Dawno, dawno temu, w odległej krainie, było sobie królestwo, nazwane... Władał nią potężny król, a jego poddani żyli w dobrobycie i cieszyli się każdym dniem. Pewnego dnia jednak... Powieszony król. Dla jednych znany tylko jako część SCP-701, tragedii powieszonego króla. Dla innych bóstwo mogące się równać ze Szkarłatnym Królem, bądź Yaldabaoth, boginią Sarkistów. Nieszczęśnik, który padł ofiarą paktu ze śmiercią, czy może okrutny władca, który zaprzedał duszę swoich podwładnych. Kim jest powieszony król? Czym jest Alagadda? A także jaki związek ma to wszystko z SCP-035, maską dzierżawczą i SCP-049, lekarzem plagi? Zaraz się dowiecie. A, i oglądajcie do końca, bo mam do ogłoszenia giveaway dla osób wspierających kanał. No, nie chcę psuć klimatu. Cała historia związana z postacią tego pradawnego bóstwa zaczyna się, gdy w 2009 roku użytkownik Tin Watchman napisał raport SCP-701, tragedię powieszonego króla. Jest to powstała w czasach panowania Stewartów, tragedia w 5 aktach. Jej wystawienie na scenie związane jest z nagłymi psychotycznymi i samobójczymi zachowaniami wśród aktorów i widowni. A koniec przedstawienia równoznaczny jest ze śmiercią wszystkich zebranych. Fabuła dramatu w znacznym stopniu przypomina sztuki tego gatunku pisane wcześniej, takie jak Hamlet czy Titus Andronicus Szekspira. Akcja tragedii powieszonego króla dzieje się w Sycylii, w której król Sforza umiera wskutek dworskich intryg. Szlachta sycylijska zbiera się w stolicy, by koronować nowego króla, Gonzalo, który poślubił dawną żonę władcy, Izabelę, która, jak się okazuje, potajemnie zabiła wcześniej wraz z Gonzalem swojego męża. Głównym bohaterem dramatu jest Antonio, pomniejszy szlachcic, który dowiaduje się, że jest synem Sforcy i prawowitym dziedzicem tronu. W ostatnim akcie sztuki udaje mu się rozwikłać tajemnicę i obalić Gonzalo, obejmując należne mu stanowisko króla. To znaczy, według oryginalnego scenariusza, tak się dzieje. Jednakże, w trakcie przygotowań do przedstawienia owej sztuki, dzieją się dość niepokojące rzeczy. Podczas wykonywania prób generalnych, poszczególni członkowie obsady odbiegają od tekstu tragedii, jednak nie improwizują, ani nie popełniają celowych błędów. Wszystko wygląda, jakby działali w sposób zgodny i uporządkowany, jakby tworzyli nową wersję scenariusza. Mimo to, nikt nie sprzeciwia się temu i nie zauważa żadnych zmian. W trakcie przygotowań i wystawiania sztuki, w tle wszystkich działań aktorów, zauważyć da się tajemniczą postać, zwaną SCP-701-1. W trakcie przedstawienia, tytułowany jest jako ambasador odległego królestwa Alagadda, a jego wygląd jednoznacznie wskazuje na obłożonego szmatami i związanego łańcuchami człowieka. Jego obecność zwiastuje prawdziwą tragedię tego SCP. W raporcie z incydentu SCP-701-1901 czytamy o przypadku wystawienia sztuki SCP-701 w pewnym liceum. W trakcie przedstawienia odstępstwa od scenariusza aktorów kończą się wypruciem wnętrzności aktora grającego Gonzala. Robiący to Antonio przemawia: tak oto wszelkie długi zostają spłacone. Aktorka grająca Alindę zabiera Antoniowi sztylet i mówi: a oto krew tego głupca, krew powieszonego króla. I podcina Antoniowi gardło. Z sufitu na scenę spadają stryczki, po jednym dla każdego aktora. A oto nasza krew, krew powieszonego króla. Obsada wiesza się. Ambasador Alagadda, SCP-701-1.
omija powieszone ciała i staje przy środkowej krawędzi sceny. Światła gasną. Widownia wpada w nagły, morderczy szał. I nagranie urywa się. Ten raport skutecznie wprowadził w uniwersum Fundacji SCP nową siłę. Tajemniczą i doprowadzającą do szaleństwa. Ewidentnie inspirowaną postaciami Hastura i Króla w Żółci. Kolejne autorstwa Lovecrafta i Chambersa. Jednymi z motywów w opowiadaniach o Królu Żółci były intrygi na dalekich królewskich dworach, szaleństwo i bal maskowy, które idealnie wpisują się w ramy historii powieszonego króla. O ile SCP-701 jest dobrym wstępem dla rozwikłania całej zagadki, nie mówi on nam jednak za wiele o samej postaci powieszonego króla. Same anomalne wydarzenia związane z przedstawieniem zdają się być jakąś formą ofiary dla króla, zbieraną przez ambasadora. Ale pozostaje pytanie, kim oni są? SCP-2264 na dworze Alagaddy napisany został przez metafizyciana w 2015 roku i prezentuje nam odpowiedzi na wiele przedstawionych wcześniej pytań. SCP-2264-A to żelazne drzwi znajdujące się w ukrytej komnacie w Tower of London. Zostały one stworzone w XVI wieku przez hrabiego Henry'ego Percy'ego, angielskiego arystokratę i alchemika. Był on przyjacielem Christophera Marlowe, który napisał oryginał tragedii powieszonego króla. Po przeprowadzeniu opisanego w jego dziennikach rytuału alchemicznego, wrota otwierają się, okazując się być portalem do SCP-2264-B, Alagaddy. Jest to pozawymiarowe miasto-państwo, które nie odpowiada żadnej znanej lokalizacji. Przedmioty, które wnosi się do tego wymiaru, przez przejście w Tower of London dematerializują się. Osoby, które weszły do SCP-2264-B, donoszą, że ich wszystkie rzeczy osobiste zniknęły, a ich ubrania zostały zastąpione strojami, podobnymi do tych noszonych na przeróżnych maskaradach, szczególnie tych związanych z karnawałem w Wenecji. Maski nie mogą zostać zdjęte podczas przebywania wewnątrz Alagaddy. Stroje nadane ludziom w tym wymiarze zdają się być organiczne, chitynowe. W Alagaddzie występują tylko cztery kolory. Czarny, biały, żółty i czerwony. Wymiar ten rządzi się przedziwnymi, sennymi prawami. Grawitacja i czas nie obowiązują w nim tak jak na Ziemi. Często mieszkańcy Alagaddy obserwowani są wchodzący po schodach do góry nogami. Nierzadkim też jest doświadczenie wydarzeń, które będą mieć miejsce dopiero w dalekiej przyszłości, bądź miały miejsce w przyszłości. Miasto zostało opisane jako mające zapach suszonych kwiatów z nutą pleśni, bądź zapach całkiem podobny do zapachu starych książek. Miasto-państwo zdaje się leżeć na ogromnej wyspie, otoczonej czarnym oceanem, a nad nim gruje żółte niebo z nieskończoną ilością czarnych gwiazd. Fundacja SCP zdecydowała się wysłać parę ekspedycji do Alagaddy celem zdobycia większej ilości informacji o tym przedziwnym wymiarze. Początkowe próby eksploracji doprowadziły do zaginięcia 8 pracowników, a ci, którzy powrócili, mieli trudności z opisaniem tego, co zaobserwowali w sposób spójny. Okazuje się, że najlepiej w podróżowaniu przez SCP-2264-B radzą sobie osoby, które doświadczone są w świadomym śnieniu, bądź które miały doświadczenie ze środkami psychodelicznymi. Taką osobą był dr Callisto Narves, którego pierwsza ekspedycja w końcu się udała. Zwiedzając Alagaddę wraz z innymi agentami fundacji, tylko jemu udało się zachować zdrowe zmysły i opuścić ją. Reszta agentów poddała się anomalii i nie mogła się oprzeć pokusom, które fundowało miasto, a w szczególności ogromny pałac. Mieszkańcy Alagaddy to w większości humanoidalne istoty w maskach i karnawałowych szatach. Większość z nich oddaje się orgiom i innym fizycznym przyjemnościom. Senna natura Alagaddy sprawia, że każdy chciałby do nich dołączyć.
Doktor Narves spotkał na swojej drodze bardzo wiarygodne źródło informacji i najpewniej jedynego sojusznika w tej nieprzyjaznej krainie. Ptasiego w wyglądzie mędrca i kisa, różdżkarza z Kulmanas. Nosił dziobatą maskę, a jego ręce były pokryte łuskami, zakończone czarnymi szponami. Doktor Narves dowiedział się, że w Alagaddzie w jakiś sposób panuje uniwersalne tłumaczenie języka. Każdy głos w tym wymiarze słyszy się jako swój ojczysty język. Ze słowem pisanym jest ciężej, ale działa to na podobnej zasadzie. Kolejną ważną informacją był fakt na temat struktury władzy panującej w Alagaddzie. Na podstawie opisów, istoty rządzące tutaj mogłyby być uważane za jedne z najbardziej niebezpiecznych manipulatorów rzeczywistości, znanych całej fundacji. Różdżkarz z Kulmanas ostrzegał o tych osobnikach, do których nie należy się nawet zbliżać, gdyż w przeciwnym razie zwrócimy niepożądaną uwagę na naszą rzeczywistość. Istnieje 4 zamaskowanych lordów, którzy bezpośrednio nadzorują to miasto. Czarny lord, nosiciel udręczonej maski. Biały lord, nosiciel sumiennej maski. Żółty lord, nosiciel plugawej maski. I czerwony lord, nosiciel wesołej maski. Mówiono o nich, że są naczelnymi doradcami króla Alagaddy. Czarny lord jednak jakiś czas temu padł ofiarą zmagań politycznych i został zesłany do jakiegoś strasznego, międzywymiarowego zadupia za przeproszeniem. Zamaskowany lord, karnawał wenecki, wygnanie do międzywymiarowego zaścianka. Coś wam to mówi? Tak, okazuje się, że nasza ukochana maska dzierżawcza SCP-035 jest tak naprawdę czarnym lordem Alagaddy, poddanym wygnaniu. Ale za co? Myślę, że wrócimy do tego nieco później. Różdżkarz wspomniał również o innych istotach z Ziemi, które przemierzały kiedyś to miasto. Mówił o założycielach Marshall Carter and Dark, kupcach pachnących śmiercią. A także o SCP-507, człowieku, który niekontrolowanie przemieszcza się między różnymi wymiarami rzeczywistości. Podczas drugiej rozmowy doktora Narves z różdżkarzem dowiedział się on o ambasadorze Alagaddy. Ambasador Alagaddy wkrótce wróci z Adytum i pozostaną tutaj tylko szaleni. Sugeruję, byś opuścił to miejsce pośpiesznie, gdyż sam mam taki zamiar. Adytum to okropne miasto, pełne równie okropnych ludzi. Mówi się, że wielki karcesta z Adytum służy zamiarom starszej istoty. Horroru, który może konkurować nawet z powieszonym królem z Alagaddy. Nie powinienem o tym mówić. Nie tutaj. Czyli ambasador Alagaddy, SCP-701-1, prawa ręka powieszonego króla, wchodzi z jego polecenia w konszachty z wielkim karcystą Ionem, przywódcą kultów sarkickich, wyznających prastare bóstwo Yaldabaoth. W tym celu wybrał się w delegację do innego międzywymiarowego miasta, Adytum, stolicy sarkistów. Wyczuwam, że ambasador Alagaddy powrócił. Opuszczam to miejsce i radzę wam zrobić to samo. Uciekajcie. Nie zwlekajcie. Słuchając rady różdżkarza, doktor i jego kompanii opuścili pałac po raz kolejny. Fundacja jednak nie odpuściła. Rada O5 zadecydowała wysłać do Alagaddy kolejną ekspedycję. Tym razem z udziałem mobilnej formacji operacyjnej PSI-9, Abyss Gazers. Celem operacji było zlokalizowanie ambasadora i powieszonego króla i określenie poziomu zagrożenia, jakie stanowią dla ludzkości, Ziemi i całego Wszechświata. 12 agentów, wyszkolonych w walce wręcz i strategiach przeciwdziałania okultyzmowi, zostało wysłanych do Alagaddy. Tylko jeden przeżył, powracając na Ziemię z połamanymi kośćmi w całym ciele i z rozległym krwawieniem wewnętrznym. Oto, co się tam wydarzyło. Po dotarciu do królewskiego pałacu i omijaniu wszelkich nieludzkich orgii, agenci przemierzali korytarze, przypominające labirynt, aż nie dotarli na zewnątrz,
do ciemnej, zniszczonej i zdruzgotanej wersji Alagardy. Wszystko było pozbawione kolorów i opuszczone. Nigdzie nie było tubylców, a w oddali majaczała im ta nowa, zniszczona wersja pałacu. Wszędzie cisza. Żadnego dźwięku, oprócz ich własnych kroków. Dotarli do zrujnowanego pałacu. Wszystko to było identyczne, jak w jego normalnej wersji. Wtedy zaczęli słyszeć szepty. Mówiły w języku, którego nigdy wcześniej nie słyszeli. Czuli, jak coś wślizguje się przez ich uszy i wnika w mózgi. W tym momencie znalazł ich ambasador. Nie miał twarzy, ust, nosa ani oczu. Wyglądał, jakby miał na sobie jakiś obcisły strój i wysokie obcasy, ale to nie był strój, to było jego ciało. Był cały czarny, wysoki, androgeniczny i taki cholernie dumny. Po prostu promieniował arogancją. Nie mogli zrozumieć ani słowa z jego wypowiedzi, a jednak każda sylaba uciekała narcystycznym jadem. Podniósł rękę tam, gdzie powinny być jego usta i śmiał się. A potem agenci zniszczyli się ku jego uciesze. Połamali sobie kości, rozrywali ciała i narządy. Wszystko dla jego rozrywki. Rujnowali się na ciele i umyśle. Przez ten cały czas krzyczeli, błagali, ale tylko cisza wydobywała się z ich ust. Ostatecznie został tylko jeden agent. Ambasador potrzebował świadka. Kogoś, kto przekaże jego przesłanie. Przeciągnął ciało agenta, z pokoju do pokoju, z sali do sali, aż w końcu trafili przed tron. Agent został uniesiony w powietrze i ujrzał króla. Był przykuty do tronu. Uświęcone więzy otaczały jego trupie podobne ręce i gardło, a twarz ukryta była pod zasłoną. Król drżał i trząsł się, a agent widział blade wici wypełzające z jego potarganych szat. Zasłona została podniesiona. Chcę umrzeć. Ja nie mogę żyć z tym, co zrobiłem. Proszę, zabij mnie. Zakończ to. Nie czuję nóg. Nie czuję rąk. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Proszę. Błagam cię. Dobrze wiesz, że nie wolno mi tego zrobić. Proszę. Powiedz mi, co widziałeś. Widziałem dziurę w kształcie Boga. Jałowe pustkowie upadłego i nieudanego stworzenia. Widzicie światło dawno umarłych gwiazd. Wasze istnienie jest niczym innym niż echem krzyków konającego Boga. Niewidzialne gromadzi się, otacza cię i zaciska jak szubienicza pętla. Zobaczył powieszonego króla. Powieszony król zdaje się więc być potężnym bóstwem, władającym Alagardą, który ma pod swoim ramieniem czterech zamaskowanych lordów i potężnego ambasadora, który wygląda na to, że jest manifestacją samego króla, przykutego do tronu. SCP-2732 to drewniana pekińska scena operowa z dołączoną do niej książeczką z epoki dynastii Ming. Książeczka ta zawiera 7 wpisów, w inny sposób opisujących jedno wydarzenie. Po przeczytaniu danego wpisu scena ożywa, a drewniane manekiny na różne sposoby odgrywają odczytaną scenę. Wpis pierwszy. Król Adzia powiesił się. Wpis drugi. Dawno temu, w królestwie Adzia, król został powieszony, lecz nie umarł. Tamtejszy lud nosił maski. Wpis trzeci. W królestwie Adzia król został powieszony, lecz nie umarł. Wężowi ludzie bali się go
i spalili jego miasto. Założyli mu na twarz maskę, zanim go zakopali. Wpis czwarty. W królestwie Adzia żył król, który powiesił się pośrodku dworu. Cały kraj świętował i wystawiono jego ciało w dziczy. Następnego dnia przyszedł wysłannik króla. Nie miał twarzy, a śmiał się okrutnie. Lud był zszokowany i przyrównał go do bóstwa lub potwora. Złożyli bytowi ofiarę z krwi. Wpis piąty. Tego dnia lud królestwa Adzia uwięził króla w swoim dworze. Król zapytał swojego sługi o plan. Sługa odrzekł. Musimy walczyć aż do śmierci. Przygotowano jedwabną nić. Król powiedział. Odbiorę im duszę. Powiesił się na dworze, a sługa zmarł wraz z nim. Cały kraj świętował. Następnego dnia przyszedł wysłannik króla. Nie miał twarzy, a gdy się zbliżył, lud uznał, że nie jest on człowiekiem. Zapytali istotę, ta jednak śmiała się okrutnie i odrzekła. Złóżcie ofiarę z krwi. Ministrowie zrozumieli i przemówili. Złożymy ofiarę królowi. Cały lud przemówił. Krew wszystkich dla króla. Wpis szósty. Tego dnia lud królestwa Adzia uwięził króla w dziczy. Król zapytał swojego sługi o plan. Sługa odrzekł. Wezwijmy bóstwa. Chwilę później nadszedł smok. Smok, bóstwo matka. Powiedziała, aby powstać, wpierw należy umrzeć. Sześć bestii służących smokowi rzekło. Winieneś poświęcić krew wszystkich. Król użył krwi swego sługi jako ofiary. Smok odrzekł. Dobrze. Król następnie powiesił się z użyciem jedwabnej nici. Cały kraj świętował. Następnego dnia przyszedł wysłannik bogini. Była to jedna z sześciu bestii. Wysłannik był krągły. Nie miał twarzy i posiadał sześć skrzydeł na swych plecach. Zapytali istotę. Ta jednak śmiała się okrutnie i odrzekła. Złóżcie ofiarę z krwi. Ministrowie zrozumieli i przemówili. Złożymy ofiarę królowi, bestiom i smokowi. Cały lud przemówił. Krew wszystkich dla króla. Wpis siódmy. Tego dnia lud królestwa Adzia uwięził króla. Król powiesił się i umarł. Cały kraj świętował i wystawiono jego ciało w dziczy. Trzy dni później wysłannik króla... Nareszcie wpisu siódmego rozlany został tusz. Jednak po odczytaniu tego fragmentu, zamiast normalnych, drewnianych figur odgrywających scenkę przy akompaniamencie anomalnej muzyki, na SCP-2732 pojawia się humanoidalna postać bez kończyn, owinięta w czarny jedwab. Nie rusza się, ale jej głowa zwraca się zawsze w kierunku osoby, która odczytała wpis siódmy. Zdaje się, że ktokolwiek napisał SCP-27321 próbował w jakiś sposób dojść do prawdy o tym, jak powstał powieszony król. Dlatego część wpisów jest bardzo podobna, niektóre zdania się powtarzają i zawierają cechy wspólne. Według wpisu szóstego, król Alagaddy, zwanej tutaj Adzia, zawarł pakt z matką boginią, Yaldabaoth, mającą pod swoją pieczą sześciu archontów, sześciu bestii. Pakt pozwolił mu na przezwyciężenie śmierci, jednak za cenę życia jego ludu. Jednak to nie jest prawdziwa wersja wydarzeń. Prawdziwą wersją najpewniej jest wpis siódmy, który jest nieczytelny, najpewniej z chęci ocenzurowania prawdy. Ale nie zmienia to faktu, że ktokolwiek napisał tę sztukę, zwrócił na siebie niepożądaną uwagę. Te wpisy mówią nam, że królestwo Alagaddy nienawidziło swojego króla i doprowadziło go do śmierci. Jedna historia mówi o egzekucji przez powieszenie, inna o samobójstwie. Teoretyzować możemy również, że Alagadda była niegdyś ziemskim królestwem, najpewniej w Azji, zanim zrobiono z niej międzywymiarowy neksus.
O tym, co wydarzyło się naprawdę, mówi nam opowiadanie tego samego autora, Sunny Clockwork, o nazwie And So the Crows Laughed. A kruki się śmiały. Historia ta ukazuje nam dwór Ala Gaddy w momencie egzekucji króla. Schował się on w lochach swojego pałacu przed wściekłym ludem. Jednak ci po wejściu do zamku ograbili go ze wszystkich kosztowności, a króla odarli z szat, obrzucili łańcuchami i wyrzucili na zewnątrz. Popleczników i sługi króla zabito. Nie oszczędzono nawet nadwornego błazna. Jego maska upadła, połamana, na ziemi, a jego krew zbroczyła królewskie dywany, gdy płomienie powoli pożerały pałac. Mędrcy Ala Gaddy jednak nie dołączyli do tej parady szaleństwa. Oni byli świadomi, co oznaczały rzeczy, które król ukrywał w lochach. Tomy i symbole przypominały im o starszych bóstwach z otchłani, a czerwień płynów w srebrnym kielichu króla o krwi. Lew, będący królewskim zwierzątkiem, ostał się teraz jedynie jako góra kości, na których wydrążono symbole, o których chcieliby zapomnieć. Mędrcy uciekli więc. Malarze zabrali swoje obrazy i opuścili te przeklęte miasto. Tłumy skandowały, lud świętował, obrzucając brudami króla, podnosząc kamienie, aby połamać mu kości po raz kolejny. Na gałęziach drzew zaczęły gromadzić się kruki, kracząc, jakby śmiały się z ludzi pod nimi. Przeprowadzono króla przez całe miasto, w stronę małego pagórka, na którym stało stare drzewo. Chcieli przygotować szubienicę, jednak doszli do wniosku, że król nie zasłużył na tak formalną egzekucję. Powinien umrzeć zapomniany, bezimienny. Więc zabrali go tam. Przerzucili linę przez gałąź oddalonego od miasta drzewa i powiesili. Nikt jednak nie ośmielił się spojrzeć mu w oczy. Mimo, że jego szczęka została doszczętnie połamana, mamrotał bezbożne słowa, których nikt nie chciał usłyszeć. Więc tłum wrzeszczał i krzyczał najgłośniej jak potrafił, aby ukryć uczucie niepokoju, które wzrastało w każdym z obywateli miasta. Egzekucja przebiegła szybko. Podczas miotania się w ostatnich minutach życia, król nadal mamrotał nieludzkie słowa z najmroczniejszych miejsc, a potem śmiał się, dopóki nie wyzionął ducha. Potem nastąpiła cisza. Nikt już nie świętował. Wszyscy chcieli się wynieść z tego przeklętego miejsca jak najszybciej. Nikt nie chciał patrzeć na powieszonego króla ani sekundy dłużej, bo jego oczy, teraz już bez życia, otwarte szeroko, zdawały się cały czas ich przeszywać. Lud nie zamierzał chować króla, gdyż postanowili, że umrze haniebnie i tą hańbą ma zostać ukryty nawet po śmierci, wywieszony w dziczy, zostawiony do wydziobania przez ptaki. Kruki rzeczywiście nadleciały, krążyły nad nim, jednak nie lądowały. Śmiały się jedynie i śmiały, jak gdyby szydząc z tłumu pod nimi. Król wyglądał tak obrzydliwie, że zdecydowano się go jednak pochować. Zakopano go w płytkim grobie, gdyż nikt nie był chętny, aby pozostać przy nim na tyle długo, by sporządzić porządny dół. Lud powrócił do miasta i oddał się zabawom, korzystając ze skarbów ograbionych z pałacu. Pierwszego dnia nie wydarzyło się nic. Jedynie bezdomny człowiek wspomniał o dziwnych dźwiękach dobiegających ze wzgórza. Mówił też o krukach zbierających się nad grobem, jakby wyczekując czegoś. Uznano jedynie, że to przywidzenia szaleńca. Drugiego dnia wielu mieszkańców zachorowało. Kaszleli, krwawili i trzęśli się na podłodze, jakby spętani ciężkimi, zardzewiałymi łańcuchami. Rzeka przepływająca przez miasto zabarwiła się na czerwono i zaczęła pachnieć krwią. Ci, którzy jeszcze wczoraj cieszyli się nowo nabytym złotem i skarbami, dziś umierali, tuląc je w swoich ostatnich tchnieniach. Trzeciego dnia ci, którzy pozostali przy życiu, mogli się znów ruszać. Jednakże powstali jedynie po to, aby przyłożyć sobie nóż do gardła, bądź by wrzeszczeć w trakcie zrywania sobie twarzy. Krew wypływała z ich domów, zabarwiając rzekę po stokroć. Wszystkie zwierzęta uciekły z miasta. Wszystkie,
oprócz kruków, które teraz były wszędzie. Obserwowałem miasto obracające się w szaleństwo. Ziemia na wzgórzu zadrżała. Powieszony król wygrzebał się ze swojego płytkiego grobu z łańcuchami przy dłoniach i kostkach i liną na szyi. Powieszony został jako ludzki król. Powrócił jednak jako coś zupełnie innego. Jego ciało martwe. Jednak on sam żył, bo odmówił podążania ścieżką umarłych i użył dusz, których nie posiadał, aby dobić targu. Powolnym krokiem przemierzał ulice miasta, przez które zaledwie 3 dni temu został zaciągnięty na swoją egzekucję. Po dotarciu do ruin swojego pałacu wstąpił do lochów, w których czekał na niego tron pokryty ostrymi, zardzewiałymi kolcami. Ci, którzy ograbili pałac, sądzili, że to narzędzie tortur i nie ruszyli go z miejsca. Król, zostawiając ze sobą ślad krwi, podszedł do tronu i zasiadł na nim, nadziewając swoje ciało na zimne, metalowe szpikulce. Pałac zadrżał. Płomienie znowu zapłonęły. Krew w rzece zawrzała, a szkielet lwa powstał i zaryczał. Loch pałacu sprawił, że całe królestwo wywróciło się do góry nogami. Wszystko stało się powykręcane i nieludzkie. Czasoprzestrzeń się zagięła, a Alagadda od teraz znajdowała się w innym miejscu. Nie zupełnie tam, a jednak tam, gdzie wszyscy oni byli. Martwy błazen podszedł do króla. Na jego twarzy połamana maska. Wyciągnął w jego stronę srebrny kielich wypełniony krwią. Odezwał się. Nie swoimi słowami, w nie swoim tonie. Oto nasza krew. Krew powieszonego króla. Król chwycił kielich. Jednak jego ręka była połamana i zbyt słaba. Zadrżała. A kielich upadł i krew wylała się na ziemię jego nowego dworu. A kruki się śmiały. Opuściły to miasto, gdy umarli powstali, wykrzywiając swoje połamane ciała. Przemierzali teraz powykrzywiane ulice, zakładając maski, by zakryć swoje zakrwawione twarze i zaczęli świętować, tak jak wtedy, gdy przejęli pałac. Paradowali po mieście, zamieniając je w karnawał, jak gdyby cała ta tragedia była przez ten cały czas jedynie przedstawieniem. Ci, którzy uciekli z miasta, uczeni i artyści, nie zostali pozostawieni w spokoju. W ciągu dnia i nocy torturowani byli wizjami o Alagaddzie, inspirowani do tworzenia coraz to nowszych dzieł. Niektóre z nich zostały zapomniane, jednak te, które przetrwały, oddadzą ich odbiorców i widzów w szpony powieszonego króla. W opowiadaniu o wężu czytamy o władcy królestwa Adzia, który przywołał uwagę wielkiej otchłani i przyzwał 3 władców śmierci. 3 braci śmierci. Małą śmierć, dużą śmierć i wszechśmierć. Pragnę nie umierać, rzekł król. Bracia odpowiedzieli. Możesz z nami o to zagrać. Stawką była krew królewska, jego poddanie i zwierzęta. Król przegrał. Śmierć zabrała duszę królestwa i przyniosła mu wielkie spustoszenie. Ci, którzy przetrwali, zbuntowali się przeciw królowi. Przerażony, król ponownie przywołał wielką otchłań. Odpowiedział mu Bóg bez twarzy. Musisz umrzeć. Powrócisz po 3 dniach. Gdy wypijesz krew ich wszystkich, będziesz żyć. Po zmartwychwstaniu Bóg zesłał swojego posłańca i dał królowi kielich z krwią. Ten, zbyt słaby, by go wypić, wylał jego zawartość. Bóg westchnął. Nie możesz żyć, lecz nie możesz też umrzeć. Oto prawdziwa historia powieszonego króla. Kim jest ten Bóg bez twarzy? Jakie intrygi kryje w sobie jeszcze dwór Alagaddy? Według jednej wersji wydarzeń to ambasador Alagaddy tak naprawdę jest tym potężnym bóstwem, który teraz rządzi całym królestwem.
W serii opowiadań Komedia Powieszonego Króla podążamy za historią pewnego lekarza Plagi, mieszkańca Lagaddy, później znanego jako SCP-049, który usilnie próbuje sobie przypomnieć lekarstwo na zarazę, która toczy wszystkich dookoła. Pomaga mu w tym Czarny Lord, nosiciel udręczonej maski. Gdy lekarzowi Plagi udaje się go wyleczyć, Lord próbuje sprzeciwić się powieszonemu królowi, jednak ten wymusza na nim posłuszeństwo. Nikt po Alagardzie nie będzie chodził bez maski. Czarny Lord zrozumiał w pewnym momencie, że to ambasador Alagardy stoi za wszystkimi działaniami króla i nie chce, by król został uwolniony. Próbując znaleźć sposób na uwolnienie swojego władcy, zwrócił na siebie uwagę ambasadora, który wraz z innymi lordami chciał się go pozbyć. Czarnemu lordowi udało się jednak uciec przez bramę SCP-2264 na ziemię, zrywając swoją twarz i oddając ją swojemu słudze. Jego twarz przeżyła, aby stać się SCP-035, a jego ciało zostało zniszczone przez tłum prowadzony przez ambasadora Alagaddy. Ale o przygodach lekarza Plagi na dworze Alagaddy, o politycznych utarczkach lordów i o Ikisie, różdżkarzu z Kulmanas, możemy porozmawiać kiedy indziej. Teraz tak szybko o giveawayu, o którym wspomniałem na początku. Za jakiś bliżej nieokreślony czas, jakoś pod koniec wakacji lub gdzieś we wrześniu, chcę zrobić mały giveaway w ramach, nie wiem, podziękowania dla was, że w ogóle tutaj jesteście i że z każdym dniem jest coraz was więcej. Giveaway będzie dla wspierających i będzie można na nim dostać takie oto dwa komiksy o SCP-5000, które pewnie już swoją drogą kojarzycie z filmu SCP-5000. I może jeszcze jakieś małe pierdoły do tego wymyślę. A serio, mam dużo do wymyślania, uwierzcie mi. Bo zamówiłem te komiksy już z rok temu i specjalnie z myślą, żeby wam je dać na jakąś okazję, więc nie wiem, powiedzmy, że to na 150 tysięcy subskrypcji, czy coś w tym stylu. Jeśli kiedykolwiek dobijemy do 200 tysięcy, to coś jeszcze zrobię dla was. Wtedy już nie tylko dla wspierających, ale dla wszystkich tak overall, żeby szanse były równe. A, no i a propos robienia rzeczy dla was. Chcę ostatnio streamować trochę więcej. I aktualnym celem donate'ów jest stream w stroju pokojówki, bo mnie zmuszacie do tego już od ponad roku, więc proszę bardzo, bawcie się dobrze. To jest ważne. To jest ważne. Tak więc mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie pod nim pozytywną ocenę i napiszcie komentarz, dlaczego Pio w stroju pokojówki to cudny pomysł. Podpiszcie się XYZ, esej do 300 słów maksymalnie. To była historia powieszonego króla. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.